Siemanko, YouTube, właśnie widzieliście, jak spożywam kreatynkę przed treningiem. 5:33. Jest wczesna pora. Jak na trening, myślę. O 6 zaczynamy. 30 minut ergometru, jak to poniedziałek, można powiedzieć, taki sprawdzian bardziej. Jest to 30 minut jazdy ciągłej, tempo około 24 chwytów. W chwili obecnej staramy się jeździć na dragu 130, by wzmocnić się trochę. Potem będziemy z tego draga schodzić. Drag to jest to obciążenie dla tych osób, które nie wiedzą, o co chodzi na ergometrze. No i dzisiaj dla Was taki materiał z dnia wioślarza, studenta i osoby pracującej, czyli mnie. Także widzimy się w klubie. Jesteśmy już w klubie. Zaraz zaczynamy 30 minut ergo. Także dla Was będzie trwało dosłownie chwilę. A dla mnie, Jezus Maria, katorga. Także zacznijmy ergo. Okay, it's rap pack to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through. With my whole team, they coming too. That's real, too real. Motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. Number one, bitch, I bet it will. Do the numbers, I said it will. I played the game and I'm still the same. And I never change just to get a deal. Bitch, I'm ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch, I'm ballin', ballin'. I made a promise to my mama. I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin', ballin'. Closing $1 million deals. Catch me swerving, burning $100 bills. Places they never go. It ain't all about the money, but I stack it cause you never know. I'ma live life till I overdose. Where they sleeping on me, that's comatose. I went mainstream with my main team. You just mad as fuck, you ain't come close. And your next girl is my ex-girl. She fine as hell, but she a mess, girl. All I do is rhyme, I got no time, so I can't reply to your test, girl. But I'm back again and I run it. Always gotta keep it 100. All of y'all know y'all want it. Turn it up and get blunted. I'm like, fuck the money, fuck the fame. I came here to fuck up the game, gon' get it. I'm feeling myself, fresh to death, bitch, I'm killing myself, I'm gone. We burning it up, step in the building, we turning it up. Talking that shit, but they never admit when I sit to the mic, I be murdering it and we living real good. Mainstream, but it's still good. I got raw shit, I got real shit, but right now it's time for that feel good. We call that ballin', doing this is my calling. Flow is so appalling, my phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back, cause I'm coming through with my whole team, they coming too, that's falling. Ja już po treningu, powiem Wam szczerze, niełatwy trening, ale w sumie generalnie bardzo go lubię. Dzisiaj moim partnerem do jazdy był Marek i Mati. Jechaliśmy na jednym tempie, jeszcze jak widać na filmie. No, najlepszy MLS w tym roku, MLS, 30 minut mocnej jazdy, tempo około 25 km na minutę i 269 W. Dla tych, którzy nie kojarzą, watt to jest około 1,48-1,49 na 5 metrów. Przez pół godziny w miarę stabilnie. Tam delikatnie zafiniszowałem, brakowało mi do 270 W, tam 1 W. Uznałem, że może mi się uda. No niestety nie udało się. Spróbujemy za tydzień. Więc to teraz do pracy na 7:30. No nie mogę się czekać, także zaraz zobaczycie moją drogę do pracy. No i z pracy na uczelnię. Dzisiaj mamy brak zajęć, ale będę robił jakiś projekt z kolegą, o ile przyjdzie. Także czeka mnie dzisiaj jeszcze paręnaście godzin myślenia, oby moje nogi i pomysł się zregenerował. Do zobaczenia za chwilę. No i widzimy się ponownie. Właśnie wychodzę z klubu. Znalazłem właśnie rzeczy do... auta i do roboty. A jeszcze dodam, że dzisiejszy trening wygrał Mati. Wygrał, bo my się delikatnie ścigamy raz na jakiś czas. Każdy poniedziałek ten przejazd to jest taka rywalizacja, także Mati gratuluje. Drugie miejsce Wanda, Sebastian. Trzeci Adi. Reszta nieważna. Widzimy się później, na razie. Jeszcze taka mała dygresja, że mega fajnie, że jest dzień od treningu, bo teraz idę do pracy i po pracy, jeżeli miałbym zrobić trening, to bym musiał go zrobić. Kończymy o 20:19 i byłbym w domu o 20:00, powiedzmy, tak? A dzięki temu, że zaczynam go o 6:00, to cały dzień jest pięknie ustawiony i naprawdę nic nie trzeba już więcej. Jednostka wykonana, kalorie spalone,
Można odpoczywać, można jeść. Każdemu polecam. Można się uczyć oczywiście. Wiesz, że ja znikam do pracy, jesteśmy coraz bliżej. A po pracy nauka. Znajdujemy się znowu w kuchni, czyli w miejscu, w którym dzisiaj wszystko się zaczęło. Myślę, że moje oczy wyglądają już troszkę lepiej niż wyglądały. Chciałem wam teraz powiedzieć na spokojnie, jak ten dzień mi minął, bo traktowałem tego vloga, daily vloga, jakby chciałem wam pokazać, co w sumie wygląda od tej strony wieszczarza, który trenuje i studiuje zarazem. Wiem, że wielu z was też tak pracuje, natomiast myślę, że osoby, które mnie oglądają, nie zdają sobie sprawy z tego, jak taki dzień wygląda i że nie jest to najłatwiejsza sprawa. I pogodzenie tego, pogodzić to mogą tylko osoby, które mają pasję. I z takimi osobami się sobie otaczam, a sam myślę, że takich należy. Także teraz pogadamy sobie o treningu, a może kiedyś o tej pasji wam powiem trochę więcej, bo nie ma co wszystko na jeden materiał przeznaczać, nie? Także siadamy teraz, ja mam nadzieję, że zsiądę gdzieś, gdzie będzie po prostu trochę lepiej mnie widać, lepsze będzie miejsce. Zobaczymy. Ja może postoimy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten trening, to na pewno co w nim bardzo lubię, to jest to, że jest on powtarzalny. Ja sam nie należę do osób, które lubią rzeczy powtarzalne, chętnie bym coś pozmieniał, chętnie bym wprowadził jakieś nowe rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o szukanie progresu, to nie zobaczymy progresu, jak będziemy trening co chwilę zmieniać, nie? Więc ten trening jest stały od 4 lat, każdy poniedziałek widzimy ten sam trening, tak samo. Oczywiście tak samo, jeżeli chodzi o moce, ale tak samo staramy się utrzymać, żeby widzieć ten progres. Ja nie będę ukrywał, że uwielbiam to w tym treningu, że ten progres po prostu jest widoczny. I może nie od pierwszego takiego przyjazdu, czy od drugiego, ale właśnie po 10 przyjeździe, po 20. Wiem, brzmi to zwykle standardowo, tak? Jakby każdy normalny wie o tym, że jeżeli się trenuje więcej, to ten progres jest zauważalny. W sportach wytrzymałościowych, wytrzymałościowo-siłowych nie zawsze trafimy na taką obserwację progresu. Czasami jesteśmy przygotowani do zawodów i potem czujemy się jak gówno i nie wygląda to najlepiej, a chwilę odpoczniemy i jesteśmy w rewelacyjnej formie. Więc tu jest troszkę, myślę inaczej. Wracając do tego treningu, jeszcze raz powiedziałem, to co w nim mega lubię, to jest to, że ten progres po prostu jest widoczny. My zapisujemy od lat takie tabele w Excelu, gdzie mogę się cofnąć 4 lata wcześniej i obczaić sobie, jak to wyglądało, jak wygląda moja forma po wakacjach. Jak wygląda moja forma po wakacjach w tym roku, w tym sezonie i jak dużo progres zrobiłem. W tym roku moim celem jest pojechać 300 bądź 310 W na MLS-ie, na treningu 30, który jeździmy w poniedziałek. Czy mi się uda? Myślę, że tak. Na tym roku byłem bardzo bliski, pojechałem 290 W, a więc liczę na to, że ten rok będzie jeszcze bardziej obfity, trochę lepiej nastawię się, jeżeli chodzi o jedzenie. Ale jeszcze raz do początku samego. Ten trening traktuje u mnie w przygotowaniach i myślę, że nasz trener tak samo podchodzi, jako taki niejako fundament, na którym opiera się cała nasza działalność. Powiedzmy, te 30 minut daje nam tą wytrzymałość, daje nam tą silną głowę, bo niewątpliwie trzeba mieć łeb jak sklep, żeby czasami ten trening dojechać, kiedy za mocno się ruszy, albo no po prostu najprzyjemniejsze rzeczy to nie są, wierzcie mi. Zresztą widać było chyba na filmie chwilę temu, gdzie niby staramy się jechać to samo tempo, bez żadnych wrzut, a wyglądamy jak śmierć na końcu. Jak wspomniałem, jest to fundament i każdy z takich przejazdów co tydzień, co tygodniowy jest takim niejako klockiem, który po prostu nabudowuje nam się, niech to macie na taką wieżę, jak już tak mam być taki zmysłowy. I ta wieża jest za każdym treningiem większa i ja nie będę ukrywał, że po prostu uwielbiam tą wieżę budować. I więcej ja chyba nie będę dzisiaj mówił, bo myślę, że czasem wam trochę popowiadam, a jeżeli chodzi o treningi, jakie wykonujemy, bo nawet z tego, co widziałem, to na tych filmach jest po prostu większy ruch, ale to jeszcze o tym będzie mowa. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny trening, ja po prostu wiem progres. I takie dla mnie osobiście cele i medale są na równi z progresem, bo to właśnie motywuje mnie do działania. Tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Subskrybujcie, podawajcie dalej, niech ten wioślarski świat ogląda ten kanał, a ja będę słabym wioślarzem, który nie jest super wioślarzem. Dobra, trzymajcie się, wesołych świąt, na razie.